Dzinia. Mała jesteś, tak? Był tam pies? Tak? Jakiś tam pies szczeka? Nie boisz się psa? Nie? To jest taki malutki. Co? Taka malutka jesteś kociczka, tak? Jedziesz z nami do Polski? Zabierzemy cię? No tak, tak, też się pobawię. Zobacz, jakie mam fajne paznokcie, nie? Ładnie sobie zrobiło. Nie? Dawaj wąsa. I tutaj chciałabym Wam podsumować cały nasz pobyt na Martynice, jako że niestety telefon tutaj chyba nawalił, tak brzydko mówiąc, dlatego że nie nagrał głosu, po prostu dogram Wam tą część w tej chwili. Chciałabym powiedzieć przede wszystkim, że wyspa Martynika, bo nie wiem, czy to w ogóle kiedykolwiek wspomniałam, to jest wyspa karaibska oczywiście, ale jest to również departament zamorski Francji. I to powoduje, no wiadomo, że są tutaj ludzie, którzy mówią w języku francuskim. Wiecie, że we Francji ludzie niestety bardzo są oporni na język angielski czy jakiekolwiek inne języki. Z reguły po prostu preferują język francuski i tyle. W związku z tym, że my byliśmy poza sezonem, ludzi lokalnych było bardzo dużo, turystów praktycznie wcale i to utrudniało bardzo kontakt, bo ci ludzie, no pomimo, że byli wyrozumiali, bo ja tam co nieco po francusku mówić umiem, to mimo wszystko, wiecie, no po prostu osobom, które francuskiego nie znają, może to sprawić dużo problemów. I powiedziałam, że byliśmy poza sezonem, bo sezon zaczyna się od marca do grudnia. My byliśmy we wrześniu, w połowie września, no i widzieliście, że plaże były całkowicie puste, praktycznie bardzo mało turystów. Były też pozamykane różne knajpki, miejsca, jakieś restauracje. To z kolei był minus tego właśnie, że byliśmy poza sezonem, no ale dla nas nie aż tak. Ta plaża, którą tutaj właśnie sobie kroczę, miała trochę glonów, ponieważ jakoś wyjątkowo w tym roku trochę, że tak powiem, wywaliło tych glonów przez prądy, ale to było tylko tutaj właśnie w tej naszej części, a tak to sytuacja raczej nie zdarza się, tak słyszeliśmy. I co jeszcze ważne, jest bardzo drogo na wyspie właśnie, na której byliśmy. Dla przykładu podam Wam takie ceny: pierś kurczaka na przykład 750 gramów kosztowała 17 euro, masło 3,5 euro, woda około 1,5 euro, piwo 0,33 1 euro, czy na przykład pomidor 10 euro za kilo.
My mieliśmy z kolei taki bungalow, który Wam pokazywałam, i tam mieliśmy kuchnię, bardzo często sobie coś tam gotowaliśmy i rzadko wychodziliśmy do knajpek coś jeść, bo po prostu było drogo. Ja Wam też pokażę foodbook w innym filmie i tam też powiem, jakie były ceny, jak to tam się prezentowało właśnie, bo tak jak mówię, było bardzo drogo. No zresztą wszystko, co jest w euro, z reguły dla nas Polaków jest drogie. I tak naprawdę tutaj jakby chciałabym Wam zakończyć tutaj właśnie te wszystkie vlogi z Martyniki tym filmem. Niestety, tak jak mówię, bardzo mi przykro, że nie udało mi się tutaj wkleić oryginalnego dźwięku, ale po prostu tak czasami bywa, nie ma co tutaj za dużo się na ten temat rozgadywać. Jeszcze będzie film, tak jak powiedziałam, właśnie ten foodbook, w którym pokażę Wam jedzenie, jak również owoce, te, które tam jedliśmy. Oraz ostatnim filmem właśnie z tego tygodnia z Semiką będzie film, jaki to będzie film? Stroje dnia, bo też tutaj chciałam coś takiego dla Was nagrać, także mam nadzieję, że miło Wam się oglądało, mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście ze mną czas. No i co? Mam nadzieję, że takie tygodnie jeszcze będą ze mną się odbywały. Jeśli będziecie chcieli, tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Co? Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa. Badaj. Ha ha ha.